Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście. I dzisiaj się chciałam z Wami podzielić moimi pierwszymi wrażeniami i odczuciami po obejrzeniu filmu Madame Web. Mam nadzieję, że wczoraj fajnie spędziliście dzień walentynkowy i właśnie ja w walentynki byłam wczoraj na tym filmie i się chciałam z Wami podzielić, co o tym filmie myślę. Ale zanim do tego przejdę, do takiej części recenzenckiej, to Wam opowiem trochę o fabule. I tak jak mówię na początku każdej swojej recenzji, wszystkie moje recenzje są bezspoilerowe, także możecie bez problemu obejrzeć do końca. Madame Web jest to nowa produkcja Marvela, będąca adaptacją komiksów, których ja niestety nie czytałam, także nie będę się odnosić. W każdym razie historia opowiada o Cassandrze Web, będąca ratowniczką medyczną na Manhattanie w Nowym Jorku. I ona w pewnych okolicznościach, w tam różnych seriach wypadków odkrywa, że ma moc jasnowidzenia, przewidywania przyszłości. Na początku filmu dowiadujemy się, że mama Cassandry, będąc z nią w ciąży, eksplorowała peruwiańskie lasy, badając pająki, a w szczególności poszukując jednego konkretnego gatunku, pająka, którego jad podobno miał właściwości lecznicze. Razem z nią podróżował pewien mężczyzna, nasz potem przyszły zubohater, w którego wciela się Tahar Rahim. I jak się pewnie domyślacie oraz co widać na zwiastunie, udało mu się tego pająka ukraść oraz wyprowadzić za granicę, przez co zostaje przeklęty przez pewien lud w Peru, który się tymi pająkami opiekuje i też ma takie różne nadprzyrodzone zdolności. W każdym razie nasz główny zubohater również otrzymuje ponadprzeciętne zdolności fizyczne, umie bardzo szybko biegać, ma nadludzką siłę, potrafi zabijać innych ludzi, wstrzykując im jad do ich krwiobiegu. W dalszej części historii dowiadujemy się, że nasz zły Superman ma pewne wizje, w których widzi swoją śmierć, swoją zagładę. Widzi 13-latki, które po ukąszeniu radioaktywnego pająka również mają moce. On z kolei, ciągle przeżywając na nowo te wizje i sny, chce zapobiec tej przyszłości i postanawia zabić 3 dziewczyny, a po drodze dowiaduje się, że jeszcze tych mocy nie zyskały. Także widzi zwiększoną gdzieś tam swoją szansę i stara się je znaleźć za pomocą zaawansowanych technologii, których raczej nie było w 2003 roku, bo w tym roku dzieje się cała akcja filmu, ale o tym opowiem już troszkę później. Z kolei wracając do Cassandry, ona również ma wizję z tymi 3 dziewczynami, widzi ich śmierć, generalnie widzi je w swoich wizjach i stara się później za wszelką cenę je ochronić. I to by było na tyle, jeśli chodzi o fabułę, bo nie chcę Wam już dalej zaspoilerować, więc już opowiem o moich wrażeniach po tym filmie. I przechodząc do moich wrażeń, od razu Wam powiem, że to będzie taka bardzo spontaniczna część, bez przygotowywania się, także tak będzie bardzo na świeżo. I powiem Wam od razu, że ten film mi się nie podobał. I myślałam, że już gorszego filmu nie obejrzę, ale jednak obejrzałam. I moje pierwsze słowa po tym filmie to były takie, że no dobra, to był jednak ten najgorszy film, który obejrzałam w tym roku. Chociaż nie wiadomo, bo jakby rok się dopiero zaczął, ale tak wiecie, już tak sobie powiedziałam. Ale zanim zacznę krytykować, to w ogóle powiem Wam, że sam koncept na fabułę i w ogóle na tych bohaterów, na to, że mają właśnie super moce po ukąszeniu i że te moce są różne, że może to być nie tylko fizyczna zdolność, ale też jakieś tam siły umysłu, no to mi się bardzo spodobało i to, że właśnie jest więcej tych takich człowieków, pająków, no to mi się spodobało. I powiem Wam, że ja jak obejrzałam zwiastun, to mnie się ten zwiastun spodobał i chciałam na ten film pójść, oprócz może takiej jednej sceny, w której te 4 laski się spotykają i mówią, że o, ja Cię widziałam tutaj, o, ja Cię widziałam tutaj, jak to możliwe, że my wszystkie znaleźliśmy się w tym samym miejscu, jesteśmy tak połączone. To oprócz tej sceny, która mi trochę wybrzmiała takim serialem dla nastolatek, ale w takim gorszym znaczeniu, wiecie, taką trochę tandetną grą aktorską, to jakby pomijając tą jedną scenę w tym zwiastunie, to zwiastun mi się podobał i naprawdę miałam ochotę na to pójść i myślałam, że to będzie trochę takie rozwinięte w taką bardziej horrorową stronę, biorąc pod uwagę muzykę, która była w tym zwiastunie. Niestety bardzo się rozczarowałam i już po pierwszych 10 minutach już miałam takie, że kurczę, to chyba nie będzie jednak dobry film. Miałam taką nadzieję, że jak ta retrospekcja w tym filmie minie, właśnie ten początek, to że się poprawi i będzie już dobrze. I tak według mojej opinii to największą wadą tego filmu jest po prostu sam scenariusz napisany i po prostu jakby sama realizacja tego filmu. Bo generalnie aktorki były dobre, sama obsada. W głównej roli grała właśnie Dakota Johnson, w roli Madame Web. Z kolei w rolę z jednej nastolatek wcieliła się Sydney Sweeney, którą ja kojarzę z serialu Euphoria. Zresztą moim zdaniem bardzo dobry serial. Aczkolwiek biorąc pod uwagę dialogi, które ona tam musiała wypowiadać, to mimo wszystko, że są dobrymi aktorkami, mają bardzo dobrze rozwinięty warsztat aktorski i mogłyby to super pokazać, to niestety przez te dialogi to wszystko wyszło okropnie i bardzo tak tandetnie. I niestety, ale nawet bardzo dobra obsada nie jest w stanie uratować po prostu złych napisanych dialogów i źle napisanego scenariusza. Gdybym tak miała podsumować cały film krótko, to uważam, że jest to film po prostu pełen absurdów, bardzo chaotyczny,
pełen jakichś takich sytuacji, których wywołują w nas żenadę. I ja, jak tam siedziałam, to głównie się śmiałam z zażenowania, a nie dlatego, że autentycznie mnie sytuacja na ekranie jakoś się rozśmieszyła. No i w zamierzeniu ten film miał być filmem rozrywkowym, niestety tej rozrywki miałam mało. Ja się bawiłam tylko i wyłącznie dobrze na tym filmie, bo byłam po prostu w dobrym towarzystwie i żeśmy się oboje śmiali z tego, co żeśmy widzieli na ekranie. Ale no, przechodziły nas takie ciarki żenady oglądając ten film i tak wychodząc tylko, żeśmy się śmieli z tego filmu. I wymienialiśmy się między sobą tylko spostrzeżeniami tych absurdów nagromadzonych w tym filmie. I generalnie ten film był właśnie przeciągnięty przez taką trochę starszą kliszę. Był taki kreowany na taki starszy film akcji, można było powiedzieć. Ale moim zdaniem to zupełnie nie wyszło i to wyszło w bardzo zły sposób. Te wszystkie dialogi były strasznie sztuczne, jakieś takie teatralne, no takie żenujące, po prostu, że jak się tego słuchało, to się po prostu siedziało i się otwierało oczy i się łapaliśmy za głowę. No moim zdaniem to po prostu w ogóle nie wyszło. I w ogóle cała akcja tego filmu działa się niby tam w 2003 i to było tak kreowane na taki właśnie taki trochę starszy film, ale moim zdaniem, gdyby zrobili to, jako że akcja osadzona jest we współczesności i wykorzystali jakby dzisiejsze techniki i te efekty specjalne, to moim zdaniem ten film o wiele lepiej by wyszedł. Tak samo jakby na przykład poszli w taką bardziej horrorową stronę, może bardziej jakąś taką mroczną, albo gdyby bardziej te moce pokazali, bo było parę scen w filmie, które prezentowały te super zdolności, ale uważam, że miały o wiele większy potencjał i przy dzisiejszej technologii naprawdę można by to było fajnie pokazać. A tych scen było tyle, ile kot napłakał i naprawdę no, aż się przykro na to patrzyło, że było tego aż tak mało. Z kolei jak pokazywali tego Spidermana, który się poruszał, to było tak sztuczne. I no nie wiem, jakieś takie właśnie teatralne, no w ogóle nie dorównuje tym takim poprzednim filmom. Kolejny aspekt, który mi się nie podobał, jak został zaprezentowany, to był ten nasz główny bohater zły, który chciał zabić te trzynastolatki. No ja jak na niego patrzyłam, to po prostu mnie się śmiać chciało, bo on był taki śmieszny i żenujący i te dialogi, które on wypowiadał, to pierwsza rzecz jest taka, że jak on je wypowiadał, to ja miałam wrażenie, że on mówi tylko kącikiem ust, kącikiem warg. I ten jego głos nie jest do końca zgrany z jakby z jego mimiką, z jego ruchem warg. To było dosyć dziwne, że on jakby mówi i prawie tymi wargami nie porusza, tylko ma lekko uchylone usta. To było takie dosyć śmieszne. I kolejny aspekt jest też taki, że po prostu jak on wypowiadał kwestie, ale nie tylko on, tylko po prostu wszyscy, że jak oni wypowiadali te kwestie, to mówili to w taki sposób, było słychać takie sztuczne przejęcie tym, co oni wypowiadają w tych kwestiach, i to po prostu tak zupełnie nie trafiało. Ja zwykle jak idę do kina, to ja się bardzo wczuwam w świat, który oglądam na ekranie, a tutaj zupełnie się w ten klimat nie wczułam. No mówię, ja się tylko śmiałam z tego filmu i niestety ten film bardzo mi się dłużył przez ten cały absurd i w ogóle przez to, jak to wszystko zostało zaprezentowane. A mówiąc o absurdach, to w tym filmie było tego nagromadzenie i by mi zajęło chyba godzinę, gdybym miała wszystkie wymieniać. I tak zbierając już wszystko do kupy, to po prostu uważam, że ten film był bardzo chaotyczny, miał duży potencjał, ale niestety niewykorzystany. Było bardzo dużo scen pełnych absurdów i niestety takich, które wywoływały we mnie dużą żenadę. Nie umiałam się wczuć w ten cały świat. Aktorki były dobre, ich taka gra aktorska, no one mają bardzo dobry warsztat, ale niestety no, nie są w stanie złych dialogów naprawić jakąś tą swoją grą. I jak się dzieliłam swoimi spostrzeżeniami po filmie, no to też tak zauważyłam, że ta muzyka próbowała na siłę to jakoś wszystko utrzymać i tak sugerować widzowi, co powinien czuć, tak trochę manipulować tymi jego emocjami, ale muzyka w tym filmie po prostu robiła to w taki bardzo oczywisty i bardzo taki tandetny sposób, uważam, i niestety, no, nie obroniła niestety tego filmu. Więc niestety bardzo się tym filmem rozczarowałam. No niestety, bo po prostu miałam takie duże oczekiwania. Mówię, zwiastun mi się podobał oprócz tej jednej sceny. I bardzo przykre jest tak, w mojej opinii, tak, no tak w moim odbiorze po prostu obserwować, że takie filmy o superbohaterach, które naprawdę mogłyby wyjść super, biorąc pod uwagę dzisiejsze technologie, możliwe efekty specjalne i wszystko, naprawdę mogłoby to super wyjść, a wychodzi taka klapa według mnie. To jest naprawdę takie bardzo przykre. Sceny walki mogłyby być lepsze, też były moim zdaniem słabe w tym filmie. Bohaterowie powinni by być bardziej zarysowani i to już jest jakby tak moim zdaniem kolejny taki przypadek w takim filmie, gdzie bohaterowie są tak płytko przedstawieni, że nijak nie da się po prostu wczuć w to, co oni przeżywają i w to, co robią po prostu na ekranie. I tak podsumowując i dając końcową ocenę, to ja niestety ten film oceniła na 0 na 5 albo 1 na 5 gwiazdki. Niestety, no z bólem serca, bo uważam, że można by to było fajnie zrobić, ale no niestety nie podobał mi się. Gdybym dała więcej, to nie byłabym ze sobą szczera.
Jeśli już oglądaliście ten film, to dajcie mi koniecznie znać, jaka jest wasza opinia, jaka jest wasza ocena od 0 do 5 gwiazdek. Będzie mi bardzo miło przeczytać wasze opinie. I pamiętajcie, że każdy w swoich opiniach jest taki dosyć subiektywny. Także pamiętajcie, że jak krytykujecie, to żeby robić to w taki sposób konstruktywny i żeby po prostu nie obrażać nikogo. Możecie mi napisać, na co się aktualnie będziecie wybierać do kina, na co chcielibyście pójść albo co po prostu byście chcieli obejrzeć. A jeśli oglądaliście coś fajnego w kinie albo na Netflixie, to też możecie mi napisać w komentarzu, albo jeśli czytaliście coś fajnego, to też możecie mi napisać, bo ja teraz jeszcze mam trochę czasu wolnego, także będę mogła sobie ponadrabiać różne rzeczy. I bardzo się cieszę, że ze mną tutaj jesteście. Mam nadzieję, że mimo negatywnej recenzji jakoś się ona wam podobała i była dla was pomocna i przydatna. Dajcie mi znać i do zobaczenia do kolejnego filmiku. Cześć!